1968 był przełomowym dla firmy Mercedes-Benz. To właśnie wtedy rozpoczęła się produkcja samochodu, który stoi za mną. Mercedesa W114 W115. Jednak nasza historia zaczyna się dopiero w 1975 roku, kiedy to pewien Niemiec, Helmut Marten, wyłożył sporą kwotę liczoną w tysiącach marek niemieckich i zakupił egzemplarz tego Mercedesa W115-230.4. Jak potoczyła się ta historia? Chcesz wiedzieć więcej? Zasubskrybuj mój kanał, a na pewno dowiesz się o dalszych losach tego klasyka.